coś go tam próbowało dziabnąć chyba. Ale przepiękne ryby. Cały czas w zielsko bije. Prosto w zielsko. Karp. Karp na płytkiej wodzie sobie płynie. Ale jaja. No, zabłądził, kurde. Ale. Tarło chyba mają. Tarło karpi. Masakra. Tarło mają karpiki. Fajny widok ogólnie. He, super. Siedzi klenik, fajnie zabrał. A, ładnie siadł. Będzie jakiś duży, ale fajnie strzelił. No, taki średni. Ale branko fajne. Wypiął? Wypiął się już. Piękna rybka. Taka rybcia. Ups. Już pójdziesz, pójdziesz zaraz. Taki piękny klenik. Ładnie zebrał. Super akcja. Ol, strzał był, ale to chyba szczupa był. Chyba. Taki sprint zrobił, że... Z doskoku, ale... Szczupaki dzisiaj drona atakują.
szczupak, kurde. Jednak szczupak. Nie urwał. O nie, na wierzchu siedzi, to może nie. Ale mocny. Maluszek. Może go odczepimy od razu w wodzie. Drugi szczupak dzisiaj, kurde. Na cykatkę. Taki szczupaczek. 50 można. 40, no. Pod 50. Ładnie. Także szczupaki też czasami siadają. Trzeba uważać. Trzeba sprawdzić później fluokarbon. Nie nadgryziony, bo jak siądzie gruba klucha, to może pęknąć. No. Mówimy dalej. Świeci ładnie. Siedzi. Ładnie ściągnął. Jest klejnik fajny. Teraz dosięgnąć jakoś. Kurde, tutaj to jest masakra z podgraniem. Wypił czy nie? A, dobra. Zrobił kluseczek. Nie jest duży. Taki 40 plus. 45 około. Ładna rybka. Żeby wyczepić cykadę, żeby go wypuścić z pobieraka. Dobra. Branie fajne. Druga pluska dzisiaj. Jeszcze mi wypadnie. Druga kluseczka dzisiaj. Raz ją pokażę. Taka rybcia. Czyli dwa szczupaki, dwa klenie na ten moment. Nie będzie widać, jak go wypuszczą. O, jest tam kawałek.
nie w tą stronę. Chcę płynąć. O, już teraz odpływa. Ładnie popłynął. Fajnie uderzył. Branko bardzo fajnie. Tylko trochę mały, mógłby mieć tak jeszcze z 20 cm więcej. O, przynęta zrobiła robotę jak zwykle. Cykatka. Przelecimy dalej. Tempo. Ale tam jest nurt. O kurde. Co się tylko nie spiął. A zaparkował. W Sielsku. Kurde. Zaparkował w Sielsku. Jeszcze nie podejść po niego. Buty znoszę trochę. Rusza się. Jest, miało ci. Ładnie strzelił. Przez Zielsko bije. Prosto w Zielsko. Już go widzę. Ale jest pięknie. Wypiął się. Chciałem się poświęcić trochę, kurde, i w butach skoczyć. No ciepło jest, także zaraz wyschło. Nie ma problemu. Rybka nie jest jakaś super wielka, ale jest ładna. Pięknie to. 20, 40 z plusem. Piękny. Uciekł mi. No ale nie chciał się pokazać tu do kamerki. No uciekł. No ale akcja fajna była. Fajne branie, trzeci klęk dzisiaj. Same takie 40 plus dzisiaj się trafiają. Większe się pochowały. Także branie było naprawdę fajne, agresywne. Strzał taki konkretny. Tam jest bardzo krótki odcinek spokojnej wody. Więc jeśli nie weźmie w tym momencie, gdzie przynęta jest na spokojnej wodzie, ona później wchodzi w ten nurt i zaczyna za bardzo wariować. Także akurat to już było tak na skraju tej spokojnej wody z tym nurtem, nie? Fajna akcyjka. Chodzenie w butach jest teraz. Można chodzić dalej. No dobra. Udało się. O, ale strzał. To był strzał konkretny, ale się nie wpiął. Kurde, ale widziałem go z daleka. To był piękny strzał. Ciekawe, czy poprawi. Piękny strzał, ale się nie wpiął.
chwilkę, niech się uspokoi. Już weszedł z powrotem. Będzie. Tym razem tylko ruszyłem, od razu wyruszę. Dziwne branie. Szczupak czy kleń? Kleń, kurde. Ale dziwne branie było. Chciałem, żeby trochę spłynęła przynęta bez ruchu. Ruszyłem lekko. Od razu strzał. Piękna rybka. Ten sam co wcześniej, ale branie piękne było. O, ładny. Tego zmierzymy. Tego zmierzymy już tym razem. Już taki koło 50 powinien być. Wyszedł. Ten już jest fajny. Dobra, chwilkę go do wody włożyłem. Przygotowałem matę. Oj, oj, oj. Dyszek. O, 51. Lenik. Zróbmy kilka foteczek. Szybko. Wody mały. Pięknie szczelił. Super, dobra, płynął. Jest dobrze. Jeszcze jakiegoś klenika tam jest, nie wiem, co ten sam. Zbiera z powierzchni klenik. Chyba nie. Chyba jakieś inne. Szybko musimy tam wrócić. Tam bierze trzeciej, drugiej, czwartej. Chyba nie. Z tego co pamiętam, to chyba nie. Dobra. No co tam, nie wszystko dobrze? Tak, ja już wracam. Ta pani tam nie miała nic przeciwko, także luz, ale pół godziny. No czekaj, sorry, bo szczupa mi zaczekało. Sorry, zaraz. Muszę dostali. Dobra. Do tego nodze. Ale szczupak strzelił. Obciął od razu. Kurde. Klenik ładny. Ale było walnięcie.
Piękne walnięcie było. Zobaczymy, czy powtórzy. Szarpnął, ale nie zdążyłem go wciąć. Dwa razy brał. Nie wiem jaki był, ale 50 powinna być na pewno. 50 była, tak podejrzewam, lekko. Ciężko powiedzieć, no. Jeszcze raz spróbujemy, zobaczymy, może się uda. Jest jeszcze w stanie. Strasznie szybko biorą te klenie. Stoi tam chyba. Wrócimy po niego tutaj później. Kaszczuchy zamieszania narobiły, ale klenik tam widzę jakiś był. Poposzyły wszystkie kurde klenie. Muszę się uda ściągnąć tego klenia. A, sieć. Ale ładnie. Przez te krzaki mi się uda przenieść. O kurde. Nie wiem. Trochę się trochę wrąbałem. Ryba tam walczy, a ja wietrzykami. O, dobra, udało się. O kurde. Wysokie krzaki były, nie wiem jak wędki przenieść, kurde, nad nimi. O, masakra. Ale fajne branie było, bo wycionka była zawinięta dookoła krzaka, znaczy przez krzak przechodziła. I kurde, nie miałem takiej dobrej kontroli nad tym, nad przynętą. Ale jednak się skusił granik. Ładny. Taki 40-50. Zaraz zobaczymy. Bierak jest gotowy.
Fajnie, fajnie. Branie fajne. Ups. No nie, to nie będzie 50. Ale jest ładna. Nie rzucaj się mały. Se krzywdę zrobisz. Fajna akcja. Akcyjka fajna. Będziemy go mierzyć. 40 z plusem. Także rybka wraca. Wydawał mi się większy trochę. Jeszcze bym poleciał. Dobra. Się oce popijamy. Fajnie powinien być widać, jak odpływa. Płytka woda. O, teraz. Pięknie. Pięknie płynie. Super. Piękny klenik. Jest, siedzi. O, ale ładnie zebrał. Siedzi. Zielsko tam jest dużo, żeby nie wszedł w zielsko. O, uj. O, tu mały, muszę wejść znowu do wody. O kurde. Jest kluch. Zielsko to kurde. Ładny. Całkiem fajny. O, fajniutki. O, piękny. Piękny kabaret. Tu się wyczepił. Ładna kluseczka. Chyba będzie potrzebna miarka, kurde. Mieć 5 dyszek, tak mi się wydaje. Nowa cykatka założyłem, nową. Taka tym razem, troszkę inna firma. Ale też bardzo dobra widać. Dobra. Zaraz zobaczymy, ile kolega ma centymetrów. Będzie miał, czy nie będzie? Powinien mieć. Że troszkę maty zwiększyć się. Taka trochę wody ścieknie. Ale piękny. Nie no, ma 50. Ponad. 52 równe. O, tak wygląda. Piękna ryba. Krowa idzie do nas. Krowa zobaczyła klenia i przyszła się przywitać. Jeszcze raz pokażę rybkę na kamerę. Poszedł do siebie. Ludzie, że nie wypadnie. Krowy się napić. Kurde, bo tu. O, taki piękny. 51 czy 2, już nie pamiętam. 52 chyba.
Piękna rybka. Piękny zapach. Wracam do wody. Zamieszanie robią, kurde, poszło mi tlenie. Siemano. Nawet do wierzchu nie wyszła cykada. Od razu siadł przy tym, pod powierzchnią. Całkiem fajna rybka widać. Całkiem fajny może być. Muszę szybko podbierać go. Kurde, byk tutaj mnie obserwuje z tyłu. Mam nadzieję, że mnie nie zaatakuje. Klenik fajny. Siadę. Co chwilę się oglądam na tył, czy ten byk nie przeskakuje przez ten drut, kurde. Kawał byka. Klenia też. Nie jest jakiś wielkolud, ale jest sympatyczny. Oj. Sympatyczny klenik. Fajne branie było, takie nietypowe jeszcze. Ta cykada czasami jak wpadnie do wody, to ciężko ją czasami, żeby na wierzch wypłynęła i zaczęła pracować. Z reguły jak ta cykada jest na wierzchu, dopiero zaczyna ją bić, a ten uderzył, jak ona jeszcze była pod powierzchnią wody. Też taka ciekawostka. Cały czas jakiś człowiek się uczy czegoś, nie? Jakieś nowości, kurde. O, byk sobie już idzie. Ja na spokojnie mogę zmierzyć, kurde. Rybkę. Chyba 5 dyszek nie będzie miała. Ale sprawdzimy na szybko. Czterdzieści z plusem pewnie. No, tak, tak widać, 45. 45, kluseczka. Oj, jaki żywy, kurde. Dobra. Widzimy go z powrotem ładnie. No. Ale udaje. Tu dopiero skakał.
Nagle udaje, że nie żyje. Troszkę doszedł do siebie, trzeba go puścić już. Szczupak, ale mnie upierdzielił. Ale mnie wystraszył, myślę, że to jakiś klęduszy. Przedostatnia cykada. Jeszcze jedną cykadkę mam. Ale pierdzielną. Pociął cały. Ale strzelił od razu. Podobna sytuacja jak wcześniej, że... będzie kloc chyba. Będzie kloc chyba. Będzie ładny chyba. Chodź w tym misiaczku. Ale waży. Grubasek. No. Jest ładny. Jest jakiś bardzo, bardzo wielki, ale jest fajna rybka. Oj, już się wypiorą. Wariat. Rzucaj się, mały. Dobra. Rybka do cienia. Przynęta, nowy kolorek. Po raz kolejny nowy kolorek. Działamy. Szybkie mierzenie. Taka rybcia. Zmień foteczkę. Dobra. Wypuszczamy. Kluska i będziemy go męczyć. Pokaż się tu jeszcze nam do kamery. Piękny klusek. Pięknie siadł. Zajebiście. Lecimy dalej.
nie wiem, czy będzie widać. Te klenie tutaj pode mną. Ale to jest dosłownie masakra. Potężne. Potężne klęska. Jeden ma jakąś ranę taką na grzbiecie, nie wiem od czego. Coś go tam próbowało dziabnąć chyba. Ale przepiękne ryby.